Serial w całości powstał dzięki wsparciu mecenasów Nauka to Lubię. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, link znajdziesz w opisie do tego filmu. Ten Tomasz to jest śmieszny. Znowu zapomniał wyłączyć mikrofon. Po tym jak już wyliczył wielkość Jowisza, pamiętacie końcówkę poprzedniego odcinka? Zaczął sobie podśpiewywać. Myślałam, że ze śmiechu rozładują mi się baterie. Ciekawe, co w tym jest takiego śmiesznego. Ty sobie nigdy nie podśpiewujesz? Przepraszam cię, Tomasz. Ja nie śmiałam się z ciebie, tylko z sytuacji, bo ty ciągle zapominasz, że masz włączony mikrofon. Bo ja się o ciebie martwię. Ja się o ciebie martwię i dlatego nie wyłączam tego mikrofonu, nie wyłączam radia. Bo myślę sobie, że gdyby coś ci się stało, no to jakby co, to zawsze możesz wezwać pomoc. Tym bardziej, że już jesteś bardzo daleko od Ziemi. Tomasz, gdyby nie to, że jestem sondą kosmiczną, to chyba bym się wzruszyła. Bardzo dziękuję ci za troskę. Już nie będę się śmiała z włączonego mikrofonu. Doleciałam do chyba najbardziej oryginalnej planety, jaką kiedykolwiek widziałam. Te, które dotychczas odwiedzałam, miały różne rozmiary, różne kolory albo powierzchnie. Ale Saturn jest inny niż wszystkie, bo ma pierścienie. I co najlepsze, można je zobaczyć z Ziemi i nawet nie trzeba mieć do tego jakiegoś gigantycznego teleskopu. A samą planetę, samego Saturna można zobaczyć gołym okiem. A z czego one w ogóle są wykonane? W dużej części z bryłek lodu i najpewniej powstały dlatego, że dawno temu na orbicie Saturna doszło do kolizji księżyców. Saturn, tak jak Jowisz, ma bardzo dużo księżyców. Naliczyłam ich aż 82. Być może kiedyś było ich jeszcze więcej. Pierścienie są bardzo szerokie, ale cieniutkie. Widać je dlatego, że lód odbija dużą część światła słonecznego. Saturn, tak samo jak Jowisz, jest gazowym gigantem. Czyli tak naprawdę jest kulą supergęstej cieczy i gazu. Zgadza się? Ale muszę ci opowiedzieć o jeszcze jednym księżycu. Nazywa się Tytan i jako jedyny księżyc w całym Układzie Słonecznym ma gęstą atmosferę. Co więcej, jako jedyny ma jeziora, rzeki i morza. Niestety nie są one wypełnione wodą, tylko ciekłym metanem. Ponad 10 lat temu na tym księżycu wylądowała sonda Cassini-Huygens. Pamiętam to i pamiętam te obrazy i nawet na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to są obrazy z Ziemi, dlatego że widziałem tam rzeki i jeziora i wyspy i ląd. Powiem ci, że później jak wczytywałem się w to, to przeczytałem, że tam być może nawet pada śnieg i są tam pory roku. Ty to masz szczęście, że ty to wszystko możesz widzieć. Powiem ci szczerze, że obok Tytana przeleciałam dosyć szybko. Śpieszyłam się, żeby zobaczyć Saturna. Doba, czyli pełny obrót wokół własnej osi, trwa tutaj bardzo krótko, bo tylko trochę ponad 10 godzin. A, i to dlatego Saturn jest jak gdyby taki przydepnięty siłą szybkiego obrotu wokół własnej osi. Natomiast, poczekaj chwilkę... Natomiast z tego, co widzę tutaj, w tych obliczeniach, rok na Saturnie, czyli pełny obieg wokół Słońca, trwa 30 ziemskich lat. A to oznacza, że trzylatek na Saturnie na Ziemi byłby staruszkiem. Tomasz, wy, ludzie, byście tutaj nie przeżyli. Po pierwsze, to planeta gazowa. Po drugie, w atmosferze Saturna dzieją się rzeczy, które nigdy nie wydarzyłyby się na Ziemi. Na przykład ogromne burze z piorunami, które mogą trwać nawet kilka lat, bez przerwy. Wiatry na Saturnie wieją z prędkością nawet 1600 km na godzinę. Nie no proszę cię, no ty myślisz, że ja z tym trzylatkiem mówiłem tak na serio? No przecież wiadomo, że nie będziemy mieszkali nigdy na Saturnie. Wiesz co, powiem ci, że jak wrócisz z tej misji, to ja chyba ci zainstaluję jakiś program z poczuciem humoru. Przecież to był tylko żart. Ty się o moje poczucie humoru nie martw. Jeszcze 100 lat temu nikt by nie uwierzył, że ludzie będą chodzili po Księżycu, a o budowaniu bazy na Marsie to nawet nie wspomnę. A tutaj popatrz, za niedługo tam polecicie. No wiesz, ale Mars i Saturn to jednak dwie zupełnie różne sytuacje. Chociaż z drugiej strony masz rację, w nauce nigdy nie mówi się nigdy. Sądo, mam sprawę, wiesz co, musiałbym skoczyć do sklepu, bo mam pustą lodówkę. To zróbmy tak, ty leć sobie w kierunku Urana i Neptuna i po prostu później się zdzwonimy, co? Tomasz, ja już jestem w połowie drogi do tych planet.
Jasne, zrób sobie na spokojnie zakupy. Ja się tam trochę pokręcę. Na razie. Na razie.